Cześć, witajcie mordeczki w kolejnym materiale u mnie na kanale. Zaczynamy szkołę FIFA Bejota w FIFA 20, a na tapetę w pierwszym odcinku weźmiemy sobie podstawy gry w obronie. Zapraszam! Wiele osób oglądających moje live streamy pyta mnie, jak to jest możliwe, że moi przeciwnicy oddają tak mało strzałów i jestem tak skuteczny w obronie. FIFA 20 zmieniła sposób gry w defensywie, teraz wynagradza graczy, którzy są aktywni w defensywie, a pasywność często jest karana. Ważną kwestią jest, żeby odpowiednio miksować tą grę pasywną i wyczekiwanie przeciwnika z agresywnymi odbiorami, o czym za chwilę w materiale wspomnę. Ale zanim przejdę do tej głównej treści materiału, poproszę Was o zostawienie kciuków w górę pod tym filmem, czym zmotywujecie mnie do tworzenia kolejnych części poradnika, kolejnych części szkoły FIFA Bejota, która dość fajnie się przyjęła FIFA 19 i wiem, że jeśli chodzi o FIFA 20, ma spory potencjał, a chcę dla Was zrobić dużo, dużo więcej tych materiałów niż w poprzednią edycję gry, także z góry dzięki za wszystkie lajki, pamiętajcie oczywiście, żeby też subskrybować mój kanał. No dobra, koniec tej autoreklamy, przejdźmy do poradnika. Skoro mowa o podstawach gry w obronie, to winien Wam jestem wyjaśnienia podstawowego sterowania, jeśli chodzi o właśnie grę w defensywie. Podstawowa kwestia to klawisz L2 bądź LT na Waszych padach, czyli tak zwane stanie nisko na nogach, jockey defending po angielsku. Wykonuje się go po prostu trzymając klawisz L2 i kierując się lewą gałką w odpowiednią stronę. Kolejną istotną kwestią jest przełączanie się zawodników. I mamy tutaj do dyspozycji dwie metody, którymi możemy to robić. Pierwsza to naciskanie klawisza L1 bądź LB i wtedy przełączamy się na zawodnika w defensywie, nad którym widzimy ten wskaźnik jasno-szary, jasno-żółty. Natomiast drugą metodą jest wychylanie prawej gałki w stronę zawodnika, na którego chcemy się przełączyć. Istotną kwestią jest, żeby w trakcie gry mieszać te metody przełączania. Raz warto użyć klawisza L1, a raz warto użyć prawej gałki, co zaraz zresztą zobaczycie na żywym przykładzie. Jeśli chodzi o odbiór piłki, to tak naprawdę mamy trzy metody przechwycenia futbolówki. Pierwsza to sytuacja, w której przeciwnik nam podaje piłkę albo po prostu na nas wpada, bądź my na niego wpadamy i tak naprawdę sterujemy wyłącznie lewą gałką i do tego na przykład trzymamy sprint bądź L2. Druga to odbiór piłki za pomocą klawisza strzału. U mnie jest to kwadrat, gdyż gram na sterowaniu alternatywnym. W większości Waszych przypadków, kiedy gracie na sterowaniu klasycznym, jest to kółko. Po prostu naciskamy, gdy jesteśmy wystarczająco blisko przeciwnika, żeby postarać się tą futbolówkę przechwycić. No i ostatnia metoda to po prostu wykonanie ślizgu. Wykonujemy go klawiszem dośrodkowania, czyli u mnie kółko, a u Was pewnie zwykle będzie to kwadrat i również naciskamy go w momencie, gdy jesteśmy blisko przeciwnika i po prostu chcemy wykonać ten ślizg. Jest też możliwe trzymanie przeciwnika na krótki dystans przy użyciu klawisza podania, a właściwie trzymania klawisza podania i powiem szczerze, jest to metoda, której ja staram się unikać, nie przepadam za nią, jest to dość pasywne granie, które pozwala przeciwnikowi coraz bardziej zbliżać się do naszej bramki, jeśli pozostaniemy w takiej pasywnej pozycji, właśnie trzymając klawisz podania, także ja się tego wystrzegam, ale być może komuś z Was ta metoda obronienia przypasuje, także warto też ją pokazać. O jednej kwestii zapomniałem, trzymając klawisz R1 robimy pressing kolegi, czy tak zwany pressing drugiego zawodnika. Jest to dość istotny element rozgrywki i też gry w obronie, ale omówię to w osobnym, kolejnym materiale. No to co? Podstawowe sterowanie w defensywie omówione, to teraz czas na trzy fundamenty gry w obronie według Bejota. Pewnie zastanawiacie się, co mają ze sobą wspólnego te urywki nieudanych akcji, które właśnie pokazuję Wam na ekranie. Mają jedną cechę wspólną, mianowicie pokazują sektor boiska, w którym ja tracę piłkę. Jest to niezwykle istotne i jest to też podstawa do gry w obronie, mianowicie jeśli tracimy piłkę na połowie przeciwnika, jeśli tracimy piłkę na 30 metrze od jego bramki, nawet 40, to żeby przeciwnik zrobił dobrą akcję, musi albo zrobić szybką kontrę, albo wycofać piłkę i rozegrać atak pozycyjny. Także gra w obronie zaczyna się od tego, jak gramy w ataku. Jeśli tracimy piłkę na własnej połowie, jeśli tam się kiwamy, jeśli przeciwnik jest w stanie łatwo przechwycić ją jeszcze na naszej połowie, to już na starcie jesteśmy przegrani, już na starcie jesteśmy na tej gorszej, straconej pozycji. Także pamiętajcie o tym i miejcie to gdzieś z tyłu głowy, rozgrywając swoje akcje w ataku. Drugi fundament dobrej gry w defensywie to umiejętność rozczytywania przyszłych ruchów przeciwnika i wykorzystanie wcześniej wspomnianego przeze mnie podstawowego sterowania do odbioru piłki. Nasz środkowy pomocnik zapędził się pod pole karne przeciwnika, który właśnie ruszył z kontrą
Wykorzystajmy klawisz sprintu, aby wrócić nim ręcznie na swoją pozycję, po czym przełączmy się na innego naszego zawodnika, który będzie najbliżej naszego przeciwnika. Nie bójmy się odważnie korzystać z przełączania zawodników w obronie, zarówno korzystając z przełączania klawiszem L1, jak i prawą gałką. Popełniajmy błędy, bo na tych błędach się nauczymy. Czasami możemy przełączyć się źle, zrobi się luka w obronie, ale zawsze można ją naprawić, dodatkowo przełączając się na zawodnika, który tą lukę wypełni, na przykład używając klawisza L2 i zostawiając się z piłką, zostawiając korytarz, który przeciwnik chciałby wykorzystać do zagrania piłki na wolne pole. I tak jak widzimy, mój przeciwnik robi ruch w stronę środka boiska, ma też wolnego zawodnika, do którego zaraz będzie miał zamiar zagrywać piłkę. Ja w tym momencie naciskam L2, stoję nisko na nogach i lewą gałką przemieszczam się w stronę tego podania i już staram się zamknąć ten korytarz, który chce wykorzystać mój przeciwnik, żeby zagrać piłką na wolne pole. Natomiast kiedy widzę, że przeciwnik już składa się swoim zawodnikiem do podania, naciskam R2, odpuszczam L2, jak zresztą widzicie, dzięki czemu zyskuję troszeczkę tej szybkości i jestem w stanie zablokować tor lotu piłki. Kolejny ciekawy przykład związany z przełączaniem, ponieważ widzę wskaźnik obrońcy, który jest blisko zawodnika przeciwnika, do którego za chwilę będzie skierowane podanie, naciskam L1 na swoim padzie, co zresztą widzicie na załączonym obrazku i wtedy spokojnie mogę się przełączyć na mojego obrońcę. Tutaj nie muszę ryzykować tym, że jeśli nacisnę prawą gałkę w złą stronę, to nie przełączę się na odpowiedniego zawodnika. Wybieram bezpieczne rozwiązanie, naciskam L1. W kolejnej fazie tej akcji przeciwnik przyspiesza. Ja też przyspieszam, jeśli chodzi o moją grę w defensywie, przełączam się raz, przełączam się drugi raz, ale najważniejsze w tym momencie jest przeczytanie przyszłego ruchu przeciwnika i pójście moim obrońcom za wybiegającym na wolne pole napastnikiem. Wykorzystałem po prostu tutaj klawisz sprintu, pobiegłem i to było udane zagranie, bo za chwilę przeciwnik zagrał prostopadłe podanie, które udało mi się przechwycić. Ostatnią kwestią, którą poruszę przy okazji dzisiejszego filmu, jest konieczność miksowania pasywnej gry w odbiorze z agresywnymi przechwytami. Jest to ewidentnie kwestia, która odróżnia gracza przeciętnego od tego, który odnosi znacznie lepsze wyniki i jest pewny swojej gry w defensywie. Wspominałem wam o używaniu L2 czy też LT w kontekście gry nisko na nogach, przełączaniu się zawodnikami, aby odcinać wolne przestrzenie do zagrania piłki przez przeciwnika, ale bez umiejętności przeczytania gry i wyjścia do odbioru, tak naprawdę wasza defensywa stanie się jedynie pasywną grupą zawodników czekających na źle zagrane podanie oponenta. Zarówno odbiór poprzez naciśnięcie przycisku strzału, jak i zdecydowane wejścia w ślizgiem FIFA 20 są dużo bardziej premiowane niż w poprzedniej edycji gry. Pamiętajcie też o tym, że to jak długo przytrzymacie klawisz odpowiadający za odbiór bądź ślizg, to będzie on proporcjonalnie silniejszy, dłuższy, bardziej agresywny. Co do samego wyczucia ruchu przeciwnika, to tutaj waszym głównym sprzymierzeńcem będzie praktyka polegająca na analizie straconych goli po rozgrywanych meczach w Ultimate Team. Zastanówcie się, czy w danej sytuacji wasze cofanie się obrońcą na bezpieczną pozycję przypadkiem nie spowodowało na przykład groźnej sytuacji do oddania strzału z dystansu. A można było temu zapobiec chociażby przełączając się na innego zawodnika w odpowiednim momencie i próba agresywnego przechwytu. No i to by było na tyle z dzisiejszego poradnika. Na pewno jeszcze temat gry w obronie wróci nie jeden raz, chociażby przy okazji analizy meczów z Food Champions, nie tylko własnych, ale również tych z kanału Mistrzostw, a planuję właśnie tego typu analizy również tutaj na YouTube wprowadzić. Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie oczywiście o lajku, o zostawieniu kciuka w górę, trzymajcie się i dobrego dnia, na razie!